Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Poseł PiS Anna Pieczarka, kandydatka do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i witam wszystkich radiosłuchaczy. Dzisiaj piątek, piątek, piąteczek, piątuniu, czyli początek weekendu. No tak, ale to zapowiada się gorący i to ale politycznie. Ale przynajmniej uczniowie już mogą się cieszyć za parę godzin. Uczniowie pewnie będą odpoczywać, politycy na odpoczynek na razie czasu nie zasłużyli. Nie jeszcze mają. Nie. Będzie to z pewnością gorący politycznie weekend. Platforma Obywatelska organizuje w niedzielę w Warszawie Marsz Miliona Serc. Prawo i Sprawiedliwość ma w tym samym czasie konwencję wyborczą w Katowicach. Już pojawiają się komentarze z ust opozycji, że PiS chce pokrzyżować plany Tuska. Właśnie nie wiem, pani redaktor, skąd takie komentarze wypowiadane oczywiście przez opozycję, czy czegoś obawia się opozycja. Ja też wczoraj trochę czytałam nawet na stronach internetowych i faktycznie dużo skupiają się tutaj dziennikarze na temat tego, jaka jest ilość autokarów, jak to już nie można kupić biletu na pociąg. I tak zastanawiam się, czy jest to czysta propaganda i taki środek, który ma służyć temu, że być może jak tak dużo ludzi jedzie, to ja też powinienem tam jechać, bo tak mi się wydaje, czytając nawet te niektóre publikacje. Dokładnie. Natomiast pani redaktor, moje spostrzeżenie jest takie. Ja w ubiegłym tygodniu trochę jeździłam, ponieważ brałam udział, prowadziłam konwencje wojewódzkie, byłam we Wrocławiu, byłam też w innych miastach, ale naprawdę jestem trochę przerażona, bo chociażby sam Wrocław, większość billboardów to jest właśnie billboardy, które wzywają, nie zapraszają, tylko wzywają uczestników właśnie do marszu 1 października. Nie, według mnie nie jest to robione w formie zapraszającej, tylko rozkazującej. Musicie tam być, bo musimy coś udowodnić. Przystanki no właśnie, obklejone poseł, bo między innymi też właśnie taką formułą niezapraszającą, a rozkazującą. My na tym marszu musimy być. Też wczoraj czytałam nawet dane tutaj z Małopolski, które jakby wskazują, że jeszcze więcej tych osób na ten marsz się uda. Tylko moje pytanie jest takie bardzo proste. Czym jest ten marsz? Czym jest ten marsz właśnie, wobec poseł, bo 8 lat przepracowanych, gdzie 8 lat opozycja była i mogła się bardzo skutecznie przygotować do przejęcia władzy. Mi teraz osoby z Tarnowa, teraz jak tutaj więcej czasu też jestem w regionie, to osoby stwierdzają naprawdę, które prowadzą firmy, które pracują bądź w jakiś różny czy sektorze budżetowym, sugerują, wręcz wskazują, że tak naprawdę opozycja te 8 lat zmarnowała. Ten marsz Koalicji Obywatelskiej może zmienić bieg kampanii wyborczej, pani zdaniem? Pani redaktor, ja myślę, że absolutnie nie. Nasze społeczeństwo jest bardzo mądre i nie wierzę w to, wierzę w mądrość Polaków, nie wierzę w to, żeby 2-3 godziny marszu w Warszawie zdecydowały o wyniku wyborów. Jak pani myśli, w jakiej sprawie właśnie ten marsz jest? Bo wcześniej był marsz w sprawie pani Joanny, popularny już w Polsce. Tak. Teraz jak pani myśli, czemu ma służyć ten marsz? No dziwnie wymyślony. No ten marsz wiadomo już 2-3 miesiące temu był wymyślony, bo to też w Sejmie, w korytarzach sejmowych przecież dało się słyszeć. Później był temat chwileczkę ostygł, bo opozycja skupiała się na czym innym, trochę skupiała się też na wakacjach, bo jakby to też z sondaży wynika. Natomiast teraz już kompletnie nie mając programu, szef partii opozycyjnej łącznie z tym, że nie ma hasła i posługuje się już naszym hasłem, wymyśla marsz opozycyjny. Tak naprawdę to ja nawet nie wiem, co chcą pokazać. Siłę, tylko co to jest za siła? To, że wyjdzie opozycja, będzie demonstrować w Warszawie, utrudni tak naprawdę warszawiakom i turystom, których no jeszcze jest sporo, bo jest to pierwszy weekend października, jeszcze studenci mają wolne. Też podejrzewam, że do tej ogólnej sumy będą wliczani, a przecież to nie na tym rzecz polega. Będąc w Warszawie, też wiemy, jak Warszawa funkcjonuje, że tam tysiące to jest przede wszystkim turystów. Dla mnie ten marsz to być może, można chodzić, można w marszu uczestniczyć, ale dla mnie to nie jest program wyborczy. To nie jest coś, co miałoby zdecydować o wyniku wyborów, ponieważ no, to jest dla mnie nawet trochę lekceważenie wyborców, ponieważ
wyborcy powinni mieć przedstawiony konkretny program. Nawet jeżeli komuś w tym programie coś się nie podoba, to warto o tym rozmawiać, warto dyskutować, trzeba szanować Polaków. To przejdźmy, pani poseł, do Konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Czego można spodziewać się po tym niedzielnym spotkaniu w Katowicach? Pani redaktor, my generalnie staramy się i tak też czynimy, pracować cały czas. 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy to są konkretne inwestycje, konkretne programy, konkretne ustawy. Ja nawet teraz, uczestnicząc w wielu konwencjach wojewódzkich, bo taki cykl konwencji prowadzimy, 16 konwencji w ubiegłym tygodniu we Wrocławiu, w Opolskim, w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie, w Gdyni, te konwencje wojewódzkie to jest przede wszystkim prezentacja naszych kandydatów, ale też rozmowy, które mają miejsce, i te konwencje oczywiście jeszcze cały czas będą trwać. Ostatnia konwencja wojewódzka będzie mieć miejsce u nas w Małopolsce, w Krakowie, w ostatni tydzień kampanii wyborczej. Natomiast tak jak pani redaktor wspomniała, 1 października duża konwencja, Konwencja Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku. Tam oczywiście wszystkich naszych członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości zapraszamy. Nie chciałabym tutaj jeszcze zdradzać konkretów, które tam będą, ale oczywiście mam nadzieję, że jeżeli nawet ktoś nie będzie z jakiegoś powodu mógł przyjechać, to serdecznie zapraszam, żeby relacje telewizyjne obejrzeć, żeby tak naprawdę też jeszcze raz utrwalić sobie pewne przekazy, żeby podejmując ten głos 15 października, ten głos według mnie powinien mieć na imię Polska, żeby móc rzetelnie wybrać. I tak jak mówię, ja zapraszam. Rzecznik rządu mówi, że ta konwencja ma pokazać energię na ostatnie tygodnie kampanii. Jest jeszcze ta energia w posłach, jest, w kandydatach? Redaktor, jest ta energia, bo ja nawet teraz oglądałam na północy Polski tych ludzi. Ich spontaniczność, ich serdeczność. To nie jest tak, jak przekazują media opozycyjne, że zbiera się duża grupa osób przed danym miejscem i protestuje, krzyczy. Nie, zwyczajowo są to 2-3 osoby, które robią niepotrzebny krzyk, mają jakieś dziwne kartki z napisami, tam zbiegają się wszyscy dziennikarze i akurat to nagłaśniają, bo mediom opozycyjnym jest, że tak powiem kolokwialnie, na rękę, żeby taki przekaz puścić. A na tych konwencjach, szanowni państwo, jest naprawdę dużo ludzi i co zauważyłam osobiście, bo przecież tam jestem, jest dużo ludzi młodych, jest dużo młodych kobiet. Przekazują swoje uwagi, bo też później po tych konwencjach są rozmowy. Także warto takie spotkania organizować. Uda się Zjednoczonej Prawicy rządzić 3 kadencję z rzędu? Pani redaktor, to jest pytanie do naszych radiosłuchaczy, do mieszkańców Małopolski, ale też do wszystkich Polek i Polaków. Ja cały czas wychodzę z tego założenia, że powinniśmy dziękować za to, co do tej pory, i przede wszystkim prosić Polaków, żeby po raz kolejny nam zaufali. To byłaby już 3 kadencja kontynuacji dobrych zmian, dobrego programu. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie wszystko nam się udało. I o tym też głośno mówimy. I to też chcielibyśmy w najbliższym czasie poprawiać. I to, co wciąż powtarzamy, są to najważniejsze wybory po 1989 roku. Wybory, którym tak naprawdę na imię Polska. To podsumujmy to, co było do tej pory. Za nami drugie rozdanie w rządowym programie odbudowy zabytków. Po pierwszej edycji było sporo komentarzy na temat Tarnowa, chociażby, że tu cytat, nie zasłużył na rządową dotację. Tym razem znalazły się pieniądze dla Tarnowa. No właśnie, pani redaktor, miałyśmy przyjemność nawet też w tej kwestii rozmawiać tutaj w tym studiu. Przypomnę, pierwszy nabór, blisko 3,5 miliarda złotych, to jest w ogóle pierwszy program w historii Polski, gdzie tak duża kwota została przeznaczona właśnie na zabytki. W większości też trzeba przyznać, że na zabytki sakralne, ale przecież bardzo ważne i bliskie naszym sercom wszystkich Polek i Polaków. I tutaj faktycznie pan prezydent w pierwszym naborze złożył zaporową ilość, 10 wniosków po 3,5 miliona złotych. Ja to też wtedy tłumaczyłam, że w takiej sytuacji żaden samorząd tutaj najbliższych powiatów musiałby dostać kwotę 0 złotych. Natomiast tutaj w tej edycji to było takie rozdanie
takie kończące już jakby ten program. Kwota, z tego co pamiętam, niecały miliard złotych i faktycznie dobra wiadomość dla miasta Tarnowa. Tutaj akurat w przypadku, to jest akurat kościół, nasza słynna katedra, dostała katedra 3,5 miliona złotych na renowację, z czego naprawdę bardzo, bardzo osobiście się cieszę. Mówię o tym bardzo głośno, ponieważ śmiem przypuszczać, że pan prezydent o tym w ogóle mówić nie będzie, ale też pani redaktor, przy tej okazji proszę mi też pozwolić, ponieważ wspomnę chociażby tutaj też bardzo niedawno wyszły takie dane, jest to wskaźnik G liczony na poszczególnego mieszkańca, na poszczególne samorządy, czy to są miasta, czy gminy. Wskaźnik ten jest liczony na podstawie dochodów, które dana gmina ma. I wskaźnik taki G dla miasta Tarnowa wynosi 2250 zł. A szanowni państwo, dla mniejszych gmin powiatu chociażby tarnowskiego, których przez szacunek, żeby też ich troszeczkę nie denerwować, nie wymienię, wynosi 600 zł, czyli kwota bardzo mała. Natomiast jeszcze raz przypomnę, miasto Tarnów to jest 2250 wskaźnik na jednego mieszkańca, czyli dowodzi to, że miasto Tarnów nie należy do najbiedniejszych miast, wręcz powiedziałabym, że ten dochód jest wyższy nawet od średniego dochodu, które samorządy mają na terenie Polski. I o tym też, drogi, szanowny panie prezydencie, trzeba głośno mówić. Pani poseł, to jeszcze o sporcie, bo Polsce marzą się Igrzyska Europejskie w 2036 roku, a ja chcę zapytać o lokalny sport i wspieranie sportowych talentów tu na miejscu. Niedawno informowaliśmy, że rekordową kwotę 6 milionów złotych otrzyma ze Sportowej Polski Akademia Unii Tarnów na modernizację kompleksu boisk treningowych. Te sportowe inwestycje, no niestety, zawsze były i są kulą u nogi wielu samorządów. W Tarnowie takim przykładem jest chociażby Stadion Miejski w Tarnowie Mościcach. Czy to ma szansę się zmienić? Czy te pieniądze będą płynąć szerokim strumieniem do samorządów? Pani redaktor, oczywiście tutaj mocno się chwalimy, wszyscy parlamentarzyści ziemi tarnowskiej, wszyscy parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, że faktycznie program Polska Sportowa, w ramach tej edycji programu 6 milionów złotych popłynęło do Akademii Tarnowskiej Unii Tarnów. Dzięki temu 3 nowe boiska powstaną. Ja też osobiście bardzo się z tego cieszę, ponieważ do tej szkółki jest zapisane to najmłodsze pokolenie, które być może... Nie być może, tylko jestem przekonana, już za kilka lat będzie klubą tarnowskiego sportu. Przypomnę, 6 milionów złotych to jest zasługa wszystkich parlamentarzystów ziemi tarnowskiej. Natomiast wracając do dalszej części pytania pani redaktor, faktycznie mam nadzieję, że już za kilka dni ogłosimy bardzo dobre informacje, wiadomości finansowe, chociażby dla naszych siatkarek, z których też jesteśmy bardzo dumni. Przypomnę, kolejny mecz już 8 października. Mam nadzieję, że przed tą datą wspólnie z panem prezesem tą dobrą wiadomość uda nam się ogłosić. Natomiast jeżeli chodzi pani redaktor o Stadion Żużlowy, to jakby tą historię, ja myślę, że każdy tarnowianin, ale nie tylko, zna. Wiemy, że Stadion Żużlowy to kompetencja pana prezydenta, to kompetencja samorządu tarnowskiego. Na przestrzeni moich ostatnich 4 lat pracy w Sejmie pan prezydent ani raz nie poczynił ani telefonu, ani SMS-a, ani innej formy kontaktu ze mną, żeby chociażby na temat dofinansowania odnośnie tego stadionu rozmawiać. A przypomnę jeszcze raz, że stadion jest własnością władz samorządowych, czyli w tej sytuacji pana prezydenta. To jeszcze o bezpieczeństwo panią zapytam, bo mówi się, że najważniejsze w tych wyborach to właśnie bezpieczeństwo Polaków. MSWiA zapowiada powołanie specjalnego zespołu do walki z migracją. Na czym ta polska walka z migracją ma polegać? Pani redaktor, co do tego, że bezpieczeństwo Polek i Polaków to najważniejsza kwestia, nie mamy żadnej wątpliwości. Też często, bardzo często zarzuca się nam, że to jest główny temat, który my poruszamy w czasie tej kampanii wyborczej, zwłaszcza w czasie ostatnich tygodni. Ten hejt, który powstał i te kłamstwa, które się ciągle wylewają, no dla mnie są nawet niesamowite. Trudno to nawet komentować. Wydaje mi się, że jestem jakby przekonana, że tutaj powinniśmy tylko na mądrości Polek i Polaków polegać. Natomiast tak jak pani redaktor pytała, faktycznie powstaje specjalny zespół polsko-polski
słowacko-niemiecki, który będzie wspólnie koordynował przy dobrych relacjach, powtórzę jeszcze raz, przy dobrych relacjach między tymi trzema krajami odpowiednie kroki, które będą służyć naszemu bezpieczeństwu. Już przypomnę, bo to też jest hejtowane przez opozycję, kontrole, które chociażby są na granicy polsko-słowackiej. Przypominam, że i tutaj jakby te wytyczne są bardzo jasne. Nie jest to kontrola wszystkich samochodów, tylko busów, które wydają się podejrzane. Kontrola ma miejsce dopiero po tym, jak ten bus przejedzie, czyli osoby wyjeżdżające ze Słowacji do Polski. I wydaje mi się, że dla naszego bezpieczeństwa i tych danych, które już mamy, że tych kilka osób w tych busach udało się jednak sprawdzić i skontrolować, że faktycznie nie powinny wjechać, to te pierwsze takie pozytywne działania są. Dlatego ta narracja, szanowni państwo, nie słuchajmy tej narracji. Wszystko to dzieje się, żeby faktycznie chronić tutaj nasze społeczeństwo. Nam może, my o tym może tak bardzo nie myślimy, ponieważ bezpośrednio przy granicy nie mieszkamy. Ale ci wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają przy granicach, no oni są jednak zdania tego, że powinniśmy chronić polskie granice. Pani poseł, to już zupełnie na koniec. To tańsze paliwo, które można zaobserwować na stacjach benzynowych, to przedwyborcze paliwo, czy te ceny już pozostaną? Bo politycy opozycji zachęcają, żeby robić zapasy, bo ta cena na pewno zmieni się po wyborach. No, ja wczoraj też trochę oglądałam, więc przede wszystkim politycy trzeciej drogi, bo ja już też się gubię czasem w tych wszystkich nazwach, czyli PSL i Hołownia. Tutaj słyszałam wyjątkowe takie apele czołowych polityków Waldemar PSL-u Pawlak apelował, i trzeciej drogi. Róbcie zapasy, bo 16 października tak samo, syna, paliwo będzie droższe. Tak, syna poprosił, żeby 1000 litrów zatankował. Oczywiście, szanowni państwo, nie ma takiej potrzeby. Paliwo, benzyna jest i będzie. Ja osobiście cieszę się, że jeżdżąc też jako kierowca, dużo teraz jeżdżąc tutaj po regionie tarnowskim, ale całej Polsce, cieszę się, że te wskaźniki mają pierwszą cyfrę 5. A jak to się stało, że jest właśnie pierwsza cyfra 5, bo niektórzy i politycy również mówią, że ta benzyna powinna być złotówkę droższa. No to ja bym pani redaktor też zapytała, na jakiej podstawie ci politycy to mówią. Ja się kieruję, ja nie mam tutaj mądrości, nie mam wiedzy, żeby fachowo pani odpowiedzieć, ale nad tym pracują analitycy i to oni mają za zadanie jakby tłumaczyć, dlaczego udało się, że teraz to paliwo jest tańsze, a nie jest to rolą polityków. Czyli zapasów pani na pewno robić nie Oczywiście, będzie. Oczywiście, że ja robić nie będę. Zresztą wczoraj pan minister Jacek Sasin jasno zdeklarował do wszystkich naszych mieszkańców, że tego paliwa na pewno nie zabraknie. Poseł PiS Anna Pieczarka, bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję, dobrego dnia.